Dzień dobry Państwu, nazywam się Mirosław Rubel, prowadzę kanał Biznes to My, a dzisiaj mamy gościa, nazywa się... Witam serdecznie, nazywam się Damasiewicz Dawid i jestem gościem pana Mirosława Wróbla. Fajnie. Rozmowa luźna, spróbujemy nagrać, zobaczymy co będzie, myślę, że będzie fajnie. Powiedz mi, Dawid, tak? Tak, Dawid. Dawid. Mhm. Dawid, powiedz mi, my się nie znamy, my drugi raz się dzisiaj widzimy, bo widzieliśmy się dwa dni temu, prawda? Zgadza się. Powiedz mi, skąd ty w ogóle znalazłeś mnie jako człowieka, gdzie ty znalazłeś? Skąd, jak tu znalazłeś się, co spowodowało? Prawo przyczyny i skutku. No okej, ale gdzie mnie znalazłeś? Jak? Czasem tak rzeczy się dzieją w życiu, że człowiek sam się zastanawia, w jaki sposób. No otóż od niedawna rozwijam swoją własną firmę. Jest to agencja pracy tymczasowej, więc próbowałem różnych symulacji. Nim nasza spółka została zarejestrowana, chciałem zobaczyć i dać ogłoszenie na OLX. Mieliśmy wstępnie przygotowaną już ofertę, ja ją sobie przetłumaczyłem na język ukraiński. No i wstawiłem w języku polskim oraz ukraińskim. No, chciałem zobaczyć, jaki będzie odzew. Mniej więcej co z czym się wiąże, wcielić się też w rolę może, żeby zobaczyć, jak to z innej perspektywy wygląda. Odezwało się parę osób. Ja już się śmieję, musiałem dzień sobie wolny zrobić, żeby tym ludziom pomóc w sumie i nie chciałem za to żadnych pieniędzy, ale tak na wszelki wypadek powiedziałem, że życzę sobie za to 200 zł. Nie było jakoś wielkiego sprzeciwu. Tyle, ile dałem radę, to pomogłem im. Ale nawet nie wysyłałem żadnego tego. Nie chciałem, żeby to było jakieś... Jeszcze nie miałem też tej spółki zarejestrowanej, nie chciałem się czuć po prostu że tak powiem, nie jakoś tam fałszywie czy coś i tak to właśnie napotkałem na ogłoszenie pana Mirosława Wróbla odnośnie współpracy. Ogłoszenie tyczyło nagrania kontraktu dla firm na minimum 30 osób. Ja na początku pomyślałem sobie, no tak, konkurencja. Konkurencja, no. Ale dałem sobie chwilę, nieco później znalazłem właśnie ofertę fabryki i połączenie neuronowe gdzieś takie zaskoczyło, by spróbować się odezwać, a potem, a poza tym z racji tego, że pomyślałem sobie, na pewno ktoś bardziej doświadczony, a ja zaczynam, warto byłoby zadzwonić i zapytać się po prostu, jak to wygląda, dowiedzieć się może coś ciekawego. No i tak właśnie, i tutaj nie pamiętam dokładnie, jeszcze wcześniej na pana kanał na YouTube trafiłem. To było między zobaczeniem tego ogłoszenia, a telefonem do pana. Gdzieś tam trafiłeś mnie na YouTubie, ale, tak? Tak, ale nie rozumiem... Nie skojarzyłeś w ogóle, że to ta sama osoba może być. Skojarzyłeś, właśnie, tak? Nie wiem, jak to się stało. Tego nie powiem, bo nie do końca pamiętam. A może wiesz, tam na ogłoszenie mam link, może wiesz na ten link? Wszedłem w linka i zobaczyłem, jaką pan jest osobą i pomyślałem, że warto zadzwonić i się dopytać. Spróbować. Tak, że spróbować. Czy boli, czy nie boli, czy się da? Tak. Gadać, jaki człowiek, okej, jest. Dokładnie. Wiesz co, Dawid, fajnie, że to spotkaliśmy się. Ty ogólnie chcesz otworzyć działalność, jeszcze jej nie prowadzisz, czy już prowadzisz? Nasza spółka już jest zarejestrowana, więc ona widnieje. Adres mamy już podnajęty i wynajmujemy ją jakby w Warszawie, także przyjdzie mi już zapłacić w tym miesiącu pieniądze. Pieniądze, tak. Wiem, bo mi napisałeś niektóre rzeczy, które chcę za chwilę poruszyć. Mhm. Ale powiedz, Dawid, ty się zajmujesz czym w ogóle? Kim ty jesteś? No bo to jest istotne, no coś robisz, tak? Tak.
To jest długie historie, ale opowiadam. Ale na co dzień z doświadczenia mam z fryzjerstwem. Pracuję u pani Jagi Chupało w Warszawie na Burakowskiej. Rozwijam się, przyjechałem tutaj do Warszawy dość spontanicznie i ryzykownie rok temu. A pochodzi skąd? Pochodzę z okolic Wielunia, dokładnie z Wieruszowa. No, tak. Olkusz, te rzeczy, prawda? To jest koło Krakowa, bardziej bliżej, tak? Gdzie to jest? To jest Wieluń, Ostrzeszów, Syców, Kępno, Zagłębie Stolarskie tam jest. A Kępno? Tam jest 800 stolarni. No nie, to troszeczkę w innym miejscu. Mm-hmm. To mi się coś pomyliło. Dobra, geografia się kłania, ale okej. Okay. Najlepiej. To się mieści w jakim województwie? To jest Czubek. To jest granica między województwem łódzkim, wielkopolskim, a dolnośląskim właśnie. Mm. Do Wrocławia mamy jakieś 40 minut drogi samochodem trasą S8, także... No jechałem ostatnio S8 i była tragiczna, znaczy się droga jest fajna, tylko że było tak ślisko, jak jechałem z Wrocławia do Warszawy i było to bardzo, bardzo śliskie i no, trzeba było uważać. Myślę, że trafił 4,5 godziny jechałem, okropnie. Na pewno trafił pan na tabliczkę ze zjazdem pod tytułem Wieruszów, Kępno. Mogło być, no, wiesz, tak, ale ja patrzyłem, jak dojechać do i się nie rozwalić. To było po drodze, także tak to jest. No dobrze, a twoja rodzina pochodzi z jakiegoś biznesowego? Masz jakieś takie... Tak, mój tata jest producentem kwiatów, mama prowadzi też swój biznes, jest trzecim szkoleniowcem w Polsce, prowadzi gabinet kosmetologiczny. Z medycyną estetyczną jest związane. Super, fajny biznes. Jest szkoleniowcem firmy Biotek, stąd też... To też taki świat mały. Też i pani Katarzyna Figura jest twarzą tej marki. Pozdrawiamy mamę. Tak. Pozdrawiamy mamę. Pozdrawiam. Tatę też. Tak. No i mam też rodzeństwo, a z racji, że moja mama też po rozwodzie, a nie wspomniałem też jeszcze o moim pierworodnym tacie. Co prawda, no wiadomo jak jest w życiu. Życie jest jasne. Tak. Także nie utrzymuję też jakoś z nim kontaktu. Super. No ale też... No co, babcie, dziadkowie, rodzeństwo. Rodzina i fajnie, jest w porządku. Tak. Ale moje pytanie, bardziej myślałem pod tym kątem, czy ty masz przykład jakiś biznesowy. Rozumiem, że mama robi to i to właściwie troszeczkę masz przykład, że mama coś robi. No, a twój pomysł, żeby coś robić, to tak znikąd, no kto ci podsunął, rób coś, bo to jest najważniejsze, nie? Życie mi podsunęło ten pomysł. Życie, tak? Moja praca. Jakby to powiedzieć, no. Bo ty jesteś fryzjerem teraz, dobrze rozumiem? Tak, jestem dość pracowitym człowiekiem, no. Wyjechałem sobie do Holandii odpocząć troszeczkę umysłowo od obecnej pracy, tak. Pojechałem na zbiór gruszek na okres kilku tygodni. Bardzo dobrze. No. Chciałem sobie zobaczyć nowe miejsce, no i przy okazji dorobić jeszcze trochę, żeby nie być jakoś super stratny. I po 3 godzinach zrywania tych gruszek taka mi myśl przyszła, że być może to jest właśnie to, że żeby za rok zamiast sam zrywać tych gruszek, to może dostarczyłbym właśnie, pomógłbym tam właśnie różnym producentom i zrzeszyłbym z sobą właśnie Ukraińców, taki był docelowy pomysł i pomógł tam w zatrudnieniu. Taką miałem ideę w zasadzie, żeby umożliwić Ukraińcom pracę w lepszych warunkach, o lepszej pensji. No, 3 dni później wyszedłem z propozycją pod koniec, co prawda nawet nie posiadając umiejętności mowy w języku angielskim, ale kali jeść, kali pić, przedstawiłem swoją ofertę temu szefowi. No tak patrzy z niedowierzaniem, mówi maybe. 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 Tak. Najważniejsze jest to, że po prostu pomyślałaś i chcesz. Tak. To ja mówię na moim kanale, na filmach, mówię, że jeśli coś próbujesz otworzyć jakiś biznes, to pierwsze zasadnicze pytanie jest, czy chcesz. A druga odpowiedź jest, tak chcę. Znaczy pierwsza odpowiedź, tak chcę. Jeśli to będziesz czuł tutaj, że chcesz to zrobić, to zrobisz. Tak. Jeśli ty myślisz, że może to zrobisz, to odpuść. Tak. Ty musisz wiedzieć sam przede wszystkim, że ty to chcesz zrobić i że to jest swój kierunek. Tak, że to się wie, ale się nie wie skąd może. To się wie, ale się serce, nie wie skąd. Jest, tak. Człowiek ma serce, umysł i to są te dwie rozdzielne rzeczy, tak, między intuicją a umysłem. Muszę cię niestety zmartwić, bo jak chcesz zrobić biznes,
to no mega pracy przed tobą. To domyślam się, panie Mirosławie, to nie jest tak, że ja mi się wydaje, że to jest wszystko mega takie. Pracy. Ja jestem optymistyczny z natury bardzo, ale ja czuję, co jest, jakby, że ile. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy zaczynają od zera, bo nie wiem, czy tam dopatrzyłeś się na moich filmikach. Ja mówię, że ja sam stałem na ulicy, brałem kasety, taki stolik mniejszy niż ten, magnetofon mały, 25 kaset, chyba pierwszy raz to miałem 25 kaset, gdzieś kupiłem, bo nie miałem więcej kasy i sprzedałem. Potem już miałem 40 kaset i zaczęło się to działać. Ale słuchaj, ja stałem na ulicy. Tak, że bracy zbierają kasę i to też jest biznes, bo to o tym można też powiedzieć, że pieniędzy. Ale wyobrażasz sobie, ludzie chodzą, przechodzą, a ja jak nie wiem, jak Rumun można powiedzieć, czy coś, stanąłem z tymi uliczkami i byłem spocony, jak mnie teraz ludzie oceniają. A wiesz, jak ludzie mnie oceniają? W ogóle mnie ocenili. Oni po prostu przechodzili, zauważyli kasety, bo muzyka grała, zrobili, o, coś fajnego, a dzień dobry panu, a co pan ma? I bardzo pozytywnie się do mnie nastawili. Dlaczego? Bo ja nie kradnę, ja pracuję. I dostarczałem im to, co oni chcieli. Oni chcieli tej muzyki, bo wtedy takie czasy były, ale przede wszystkim dawałem to, co oni potrzebowali. Dodałem im kasety, których było mało na rynku i wiesz, i zacząłem to robić biznes. Oczywiście, gdybym nie był sprytny, bo cała historia jeszcze polegała na tym, że musiałem wykombinować, skąd te kasety znaleźć, ale to jak będziecie kiedyś kombinowali, skąd wziąć dany towar, czytajcie dobrze etykiety. Czasem są różne znaczki i to są stowarzyszenia. Nie ma adresu, nie ma niczego, ale jest znaczek. I na przykład jakieś stowarzyszenie czegoś i jedźcie do tego stowarzyszenia i zapytajcie o firmy. To naprawdę działa, bo ci ludzie, jeśli tam jest znaczek, to znaczy, że oni są stowarzyszeni. I potrzebujesz adres, idziesz tam. Często właśnie te stowarzyszenia powodują, że jak potrzebujesz coś załatwić, to nawet jest fajnie, bo te stowarzyszenia chcą ci pomóc. Chcą ci pomóc. Ja tam trafiłem wtedy w znaczek ZAX. Nie wiedziałem, co to jest. Wiesz, co to jest ZAX? ZAX, ja wiem, co to jest. Ja mam swoje opinie o nich, ale okej. Okay. Tak. Dzięki nim, po prostu pojechałem do ZAX-y, taka ciemna biuro i tak dalej. I siedział jakiś dziadek, patrzy na mnie przez okulary, słucham pana, a ja mówię, że interesuje mnie, państwo są od artystów i twórców, może państwo macie producentów w swojej liście. Tak, mamy. A czy mogę dostać? Dobrze. I wyciągnął do kajet, dał mi 5 adresów, z czego były 3 dość blisko, jeden był w Krakowie, a ja ze Śląska, więc miałem dość blisko. I zaczęło się, słuchaj, i właśnie byłem jeden z nielicznych, nikt nie wiedział, gdzie te kasety można kupić, bo tam nie było adresów. Tylko był ZAX. I dzięki temu ja to z postrzegiem tam pojechałem i zacząłem rozwijać ten biznes. Jeden z pierwszych, ale dzięki temu mi pozwoliło to. Ja, zanim stanąłem na tej ulicy, to pracowałem na kopalni. Byłem budowlańcem. Ale nigdy mi to nie pasowało. Później byłem w orkiestrze dęty, rozumiesz, kopalniana orkiestra dęta, więc spodobało mi się, bo grałem, jeździłem po Europie, jeszcze mi za to płacili. Ale budowlancem byłem średnio, aczkolwiek skończyłem technikum budowlane, więc dzisiaj mi to jest bardzo, bardzo przydatne, ponieważ raz, że skończyłem naukę pod względem budowlanym, dwa, miałem jeszcze mistrza takiego, który mnie nauczył i dzisiaj jak prowadzę swoje remonty na przykład, tak, to nikt mnie nie oszuka. Ja wiem, jak to się robi, bo sam to robiłem. A do tego się jeszcze nauczyłem, także sprytnym facetem jestem. Ale dzięki temu, że pracowałem na kopalni, wiedziałem, co to jest praca. I bardzo dobrze pojechałeś na te gruszki, bo wiesz, co to jest praca. Dzisiaj pracuję fizycznie też, bo to można powiedzieć, że pracuję fizycznie. Jak będziesz właścicielem swojej firmy, zawsze będziesz doceniał, co to jest praca innych osób. I powinieneś dzięki temu ich szanować. Bo ci ludzie ciężko pracują na swoją pracę i zawsze powinieneś ich szanować za to, co robią. Oczywiście są głupi ludzie też, których no, nie da się szanować, ale większość ludzi jest bardzo pozytywnych, pracują, nie umią prowadzić biznesu, bo nie czują tego tutaj, ale pracują na swoje życie i trzeba to szanować. To trzeba zawsze wyważyć, ale pamiętać, żeby szanować. Ja każdych ludzi szanuję i moich pracowników szanuję. No, to jest taka dłuższa historia, ale to jest ważne. Dobra, no, rozumiem, że chcesz otworzyć pomysł na agencję pracy, przyszedł z Holandii.
Powiem Ci, że pomysł jest dobry. Uprzedzam, pomysł, ten projekt nie jest łatwy i słusznie zrobiłeś, że zdecydowałeś się po naszej pierwszej rozmowie, że chcesz jednak iść ze mną, a nie sam. Powiem Ci takie doświadczenia Wam wszystkim innym, tam, co tam słuchacie, też ważne jest. Z większym zrobisz więcej. Ponieważ jak sam będziesz, to co powiedziałem, 2% w McDonaldzie jest to potężna firma i możesz być bardzo milionerem lub 100% u siebie. No dzisiaj masz 100%, tak, u siebie. No i co masz? Tak, nic ja nie masz. To zrozumiałeś to? Tak, tak, analizuję sobie też bardzo dużo wszystko po rozmowie i połączyłem. No bo internauci może nie wiedzą, ale ja zadałem pytanie Dawidowi, co woli mieć, 2% w McDonaldzie czy 100% w własnej firmie? I dałem Cię do przemyślenia. Nie wiedziałeś, co odpowiedzieć, bo zaskoczyłem Cię tym pytaniem, ale chyba teraz rozumiesz, tak, że lepiej iść z większym niż samemu. Ważne to jest, bo większy może więcej. A ty masz o wiele większe, no to tak, jedziesz pociągiem osobowym, ale możesz wsiąść do ekspresu, tak? Dokładnie. Przesiada się do ekspresu i już jesteś w ekspresie. Wystarczy zrobić tylko dobry ruch. To jest takie na marginesie. No dobra, a co rodzice? Powiedziałeś im, że otwierasz tą działalność? No tak, jak to rodzice i jak to też osoby, które, no cóż, nie prowadzą, a że do więzienia pójdziesz, no a nie rób tego. Po prostu mama też się martwiła, że długi, że ten, ja wiedziałem, jak oni zareagują, dlatego za bardzo, że tak powiem, no też no nie posłuchałem, no tato, no co ja mogę Ci powiedzieć na ten temat, jak ja mam zupełnie inną działalność też, także no rób, no życzymy Ci powodzenia. Oczywiście jak to po czasie, z biegiem czasu nabrali nieco innego spojrzenia na to. Dzisiaj myślę, że są zadowoleni, że podjąłem taką decyzję. No oczywiście też, no jestem ich synem, także cała rodzina zawsze pewnie będą się trochę martwić, prawda? Bo to nie jest takie proste, to jest ciężki kawałek chleba, że tak powiem. Prowadzenie swojego własnego biznesu. Jest tak, tak powiem Ci, ja pochodzę ze Śląska, więc na Śląsku jest tradycja górnicza. Znaczy już teraz może mniej, ale w tamtych czasach, jak ja zaczynałem z tymi kasetami, to była tradycja górnicza i byłem świeżo po ślubie. Mój teściu, mówię teściowi, że rezygnuję z kopalni i idę na działalność gospodarczą. Wiesz, co mi teściu powiedział? Powiedział, kopalnia Cię zawsze utrzyma, kopalnia będzie Twoim źródłem utrzymania na całe życie. A co się stało za parę lat później? Zaczęły się kopalnie zamykać. Dzisiaj te kopalnie są tak piątym kołem uwozu. Ale to jeszcze nie to. Ja Ci powiem, zacząłem prowadzić biznes i te kasety spowodowały tak, że w ciągu roku ja zarabiałem w ciągu jednego dnia tyle, ile ludzie w przodku, czyli najgorszym miejscu na kopalni, największe zapylenie i zarabiali najwięcej. Oni zarabiali przykładowo wtedy 6 tysięcy na rękę. Ja miałem w jeden dzień. Oni ciężką pracą pracowali na dole cały miesiąc. No tak, rozumiem. A ja w jeden dzień 6 tysięcy. Czasem więcej. Rozumiesz to? I to była decyzja bardzo dobra, że ja zmieniłem swój sposób myślenia, bo ja robiłem to, co lubię, co kocham i to mi się udało. Oczywiście to nie jest tak proste, bo to, że chcę, to jest raz, ale na to musi być naprawdę dużo innych cech, między innymi rzetelność, wytrwałość, gdzie, wiesz, nie było problemu dla mnie wstać o 2 w nocy i jechać 300 km, żeby coś kupić i z powrotem wracać, no ale dzięki temu zarabiałem i wiesz, moja jakby krzywa, która wznosząca, ona szła cały czas do przodu i zawsze szła do przodu. Pamiętasz, że w biznesie, w życiu jest zawsze taka amplituda, raz lepiej, raz gorzej. No tak, każdy ma z reguły, że ma lepsze, gorsze, ale ta średnia, żeby dobrze, żeby szła do góry, przynajmniej żeby w dół nie, ale u mnie zawsze szła. To jest, ja o tym mówiłem też na kanale, ale to każdy musi też zrozumieć, że życie cały czas robi figle. No dzisiaj, popatrz, powstał COVID, tak?
Tak. Ludzie tak. tego nie mogli przewidzieć. Oby na głowie stanęli, nie przewidzieć, że dobrze biznesy i nagle restauratorzy, zwłaszcza hotelarze, to przy ciebie no katastrofa, tak? Dokładnie. No i co się dzieje? Ta amplituda zamiast iść, idzie w dół. Mhm. Ale średnia musi iść tak, tak czy tak. Musisz tak prowadzić biznes, żeby ta średnia była do góry. I moja rada jest, zawsze mówili mi biznesmeni i ludzie, rób przynajmniej dwa biznesy niezależne. W moim wypadku to jest, na pewno tak było parę razy, kiedy miałem firmę hazardową i rząd nam zamknął to, to dzięki temu, że ja miałem małą działalność, ale nazywało się to noclegi dla firm, tak? Miałem tylko 20 pokoi, czy tam 10 pokoi, coś takiego. Mnie z dużego, bardzo dobrego biznesu rząd to pozamykał, pozamiatał. Spadły moje dochody bardzo tragicznie, ale miałem drugą nogę, to pozwoliła mi się utrzymywać cały czas. I cały czas się wpiłem. Później miałem, dzisiaj mam 500 łóżek dostawionych na Śląsku. To jest bardzo dużo, to jest hotel, rozumiesz, ale my to mamy specjalnie, bo potrzebne mi to jest do agencji pracy. Więc jak będziesz to robił, to też jest ważne, żebyś miał swoje zaplecze noclegowe, bo w przyszłości to będzie ci bardzo, bardzo potrzebne. Ale do tego to jeszcze trochę musisz przerobić pieniędzy i tak dalej. Tak. Ale cię nauczę tego, bo jak będziesz chciał, oczywiście to cię nauczę. Cofnę się tylko do tego, ja ci mówiłem to i mówię tak samo na kanale, że ja ludziom pomogę. Warunek jest jeden. Pamiętasz jaki? Że jaki musisz być? Szczerość, uczciwość. Szczerość, uczciwość. Tak. Jeśli tego by nie było, to ja ci daję 100% takiego wierzenia, tak, ja że ci wierzę, ale jeśli mnie, tak powiedziałem, na złotówkę oszukasz, już sam przed sobą będziesz oszukiwał siebie do końca życia. I ja tego nie chcę. Jakby mieliśmy się rozejść, trzeba się po prostu rękę podać, znaleźć rozwiązanie, się rozejść. Bo oczywiście my nie możemy, nie będziemy całe życie pracować wspólnie. Umawiamy się na pewne zasady, ale wtedy czy później się dostaniemy, a chciałbym, żebyś kiedyś przychodził do mnie, powiedziałem na tą kawę, tak? Tak, bo to tak, jest fajne, to jest niesamowite. To jest niesamowite, ty nie potrzebujesz pieniędzy, a napisz się, tak, tę kawkę pijemy, jak za 10 lat będziemy tą kawkę pić w takim samym sposobie, że będziemy się uśmiechać, super, nam nic więcej nie potrzeba. Dokładnie. Pieniądze się znajdą. Właśnie, a propos pieniędzy. Powiedz mi, Dawid, otwierając ten biznes, czy ty sobie zabezpieczyłeś jakieś pieniądze na ten biznes? Nie. Nie, ponieważ nie miałem za bardzo też skąd. I teraz no, jakby utrzymuję się z pensji też, więc jedyne co mi pozwoliło, to otworzyć spółkę, utrzymać ją miesięcznie, tak, podnająć adres, dogadać się z wspólnikiem i znaleźć sposób na zabezpieczenie się, czyli na stworzenie poduszki finansowej, nim zacznę podejmować czynności związane z przykładowo leasingowaniem takich pracowników. No, ja podejrzewam, nie gniewaj się, ale myślę, że nie masz kasy jako taką. Nie, nie, absolutnie. Ale to macie przykład człowieka, który nie ma kasy. Okej, w porządku, ja też nie miałem kasy i nie ma problemu. Tak. Na moich kanałach, jak patrzeć, czemu kanały, jakie kanały, na moich filmach mówię cały czas, że pieniądze nie są najważniejsze. Dokładnie. Pieniądze nie są najważniejsze, pieniądze się same znajdą. Patrzcie, co zrobił Dawid. Dawid przyszedł do mnie, nie ma kasy, okej, jak będzie mądry, tą kasę pozyskasz. Pieniądze, ja mówię, leżą na ulicy, tylko wystarczy je podnieść. Mój kolega mówi, pokaż mi gdzie, ja tego nie pokażę. One leżą naprawdę w różnych miejscach, wystarczy je podnieść. I najważniejsze jest wiedza. Wiedza, informacja, a widzisz, to w tym wypadku się potwierdza, ponieważ jak zajrzałeś na OLX-a, tak, znalazłeś informację, że jest taka możliwość. I ta informacja, zauważ, zmienia twój całe życie. No tak można tak powiedzieć, jest, słuchaj, tak. Ja daję ogłoszenie, że potrzebuję ludzi, kto potrafią znaleźć mi zakłady pracy,
do, żebym tam mógł pracowników naszych, których wyleasingować, tak? Płacimy za to kasę, jak nie wiecie, to możecie znaleźć na OLX-ie, a jak chcecie więcej, na przykład to napiszcie do mnie, to ja wam powiem. Szukam osób, które potrafią spowodować, że my podpiszemy kontrakt z jakimś zakładem pracy, gdzie za podpisanie tego kontraktu i za wykonanie tego kontraktu my zapłacimy kasę, bo to jest jakaś praca. My płacimy za umowę o dzieło, czy jakieś B2B faktura, nieważne, to na pewno chcemy mieć podpisaną umowę, żeby ktoś się nie bał, że kogoś oszukamy. Zresztą dla mnie ważniejsze słowo niż pisane, ale to jest tylko moje zdanie. Jak się umawiam, tak musi być. I jak ktoś znajdzie zakład pracy, który potrzebuje pracowników, obejrzy ten film, skontaktuje się ze mną, zrobimy biznes bez problemu. A może coś więcej, zobaczymy. Ale to potwierdza jeszcze raz informację. Informacja jest najważniejsza, bo nie mając kasy, to by się o 180 stopni może zmienić swoje życie. Oczywiście, jak to wykorzystać? Ja się cieszę, bo... To jest super projekt. Super projekt, aczkolwiek wiem, że przed tobą bardzo dużo nauki. Jeśli tego nie spieprzysz, no to za rok siądziemy sobie, może nagramy filmik, powiemy, co się stało przez rok i będziemy pokazywać, ewentualnie będziemy od czasu do czasu usiądziemy tutaj, bo dostałem też zapytanie od YouTubowiczów, żeby... YouTubowiczów, nie wiem. W każdym razie od osób oglądających, że chcieliby na przykład wiedzieć więcej na temat agencji pracy. No my wam to pokażemy. Ja nie ma problemu. To tu jest tak dużo, że nie zjem. Widzisz, ty pomyślałeś pierwsza rzecz, konkurencja. Tak. A ja ci powiem, że nie, to nie jest konkurencja. Mhm. Bo jest tyle zakładów w Polsce, że jak ty zrobisz jeden zakład, drugi zakład, trzeci zakład, duży, to już masz naprawdę tak pieniędzy. Mhm. Bo to jest naprawdę dobry biznes, to jest duży biznes. Ponieważ jak będziesz miał już 200, 300, 500 osób zatrudnionych, to jest bardzo poważny biznes. Czego ci życzę. Dziękuję. Nie, dziękuję. A wiesz, ile ludzi pracuje w Polsce? No 20 milionów jest czynnych, czy tam ile? A ty tylko wiesz, 500 osób, no umówmy się, nie? Tak, dokładnie, w tej skali. Dzisiaj 8 tysięcy osób jest dziennie chorych, co pokazują, a ty tylko 500, no wiesz, to jest jakaś mikroskala, ale będziesz bogaty. Będziesz bogaty, będziesz majętny, bogaty, mam nadzieję, że mądry, bo to jest najważniejsze, bo wiesz. No dobra, ale wracając dalej jeszcze raz do tego, co myślę. Okej, nie masz kasy, pomysł masz i teraz otwarłeś biznes. I teraz jesteśmy właściwie na końcu tej rozmowy naszej, ponieważ jesteśmy jakby wstępnie dogadani. Zasada jest taka, dzisiaj ja, jeśli już podjąłeś tę decyzję, bo ja zakładam, że podjąłeś, tak. Wyprostujemy sprawy spółki, bo to trzeba wyprostować, żeby to miało ręce i nogi. Przypatrzymy się twoim finansom. Skąd ty masz mieć pieniądze i w jaki sposób? Postaram się jak najszybciej włączyć cię w rzeczy, które my robimy. A na przykład ja odpuszczam, bo mi się ich nie chce robić, ale mogę ci ich dać po to tylko, żebyś ty je obsłużył i miał pieniądze z tego dla siebie. No, uczył się. I uczył się, oczywiście, tak. No bo nauka. Jeśli proszę ciebie, zaczniesz pracować i będę widział, że to po prostu działa, dołożymy ci samochód służbowy. Dobrze. Te rzeczy to pójdą w koszty firmy i tak dalej. Nauczę cię korzystać z spółki ZOO, czyli wpisywać w koszty. Praktycznie wszystko można wpisać w koszty, tylko trzeba wiedzieć jak. I wiele osób tego nie robi. A to są koszty spółki. Koszty spółki, wydatek spółki to są dwie różne rzeczy, ale też się tego musisz nauczyć. A na czym te rzeczy polegają? Czy to dobry moment na to pytanie? Dobry, każdy moment, na każde pytanie jest dobry. Przykład rozumiem, że jest taki. Przyjmiemy tą szklankę soku, kupiliśmy to tutaj i można potraktować całe to spotkanie, kawa, soki i tak dalej, dostaniemy fakturę 100 zł na przykład, rozumiem. Tak? I można to wpisać w spółkę ZOO, że to jest koszt reprezentacji i reklamy. Tak. Czyli wszystko, co związane jest z
koszt uzyskania przychodu. To się nazywa koszt uzyskania przychodu. Mhm. Co to znaczy koszt uzyskania przychodu? Że jeśli nasze działania mają na celu, że firma będzie miała przychód, tak? Bo my tu siedzimy, gadamy gadu, ale na końcu robimy biznes, tak? Czyli siedzimy tu po to, żeby robić biznes. Tak. No to to jest koszt uzyskania przychodu. Zdrowie. Zdrowie. Ale halo, halo. Przyszliśmy inaczej. Nie robimy do końca biznesu, a siedzimy tu jako prezes spółki ja. Ty, załóżmy, że jesteś pracownikiem albo też moim kolegą i pijemy, nie gadamy o tym, że będziemy robić biznes. Ale faktura 100 zł przyszedł. Kelner przyniósł stówę, tak? Ja biorę to na firmę. I w tym wypadku to jest wydatek firmy. Jaka różnica? Firma zarobiła na przykład 10 tysięcy złotych, płaci od 10 tysięcy 9% CIT-u, tak? Jeśli ma 100 zł ten, faktura i ona będzie kosztem uzyskania przychodu, to będzie 110 tysięcy minus 100 zł i do opodatkowania będzie 9900 zł minus 9% CIT-u, zostanie tam koszt do wypłaty dywidendy, będzie to 8,5 tysiąca, przyjmijmy, tak? Ale potem, żeby wypłacić, to jeszcze jest 19% podatku z dywidendy. A tu chodzi o to, że jeśli to jest nie z kosztem uzyskania przychodu, to płacisz pełny podatek, firma jest podatkowo zapłacona, ale do wydania, do dywidendy ma trochę więcej. Na przykład 8600, tak? I teraz te 8600 możesz wydać w firmie. Na przykład możesz kupić soki dla ciebie, możesz sobie kupić ciuchy. Jako reprezentacja, tak? Nie do końca. Potrzebuje prezes, nie jest to reprezentacja, ale po prostu użytkuje i to będzie koszt uzyskania. To nie będzie koszt uzyskania przychodu, to będzie wydatek. Rozumiesz? Wydatek. Są takie. No tak to inaczej, jak masz swoje pieniądze, są wydatkowane, tak? Spółka też może wydatać, bo pamiętaj, że spółka jest osobą prawną, to jest taki wirtualny człowiek. On też ma wydatki. Nie płaci ZUS-u, okej, nie je, ale prezes je, więc może sobie obiad zjeść. I to jest wydatek. Jeśli zjadł obiad, wydał firmy, nie było to koszt reprezentacji, nie będzie kosztem reprezentacji, ale jeśli to wydatek, to jest wydatek. I chodzi o to teraz, że normalnie powinieneś wypłacić dywidendy, zapłacić 19% i z tego kupić ten sok, ale ty to kupisz wcześniej, bez tego narzutu dywidendy. Rozumiesz to czy nie? Jeszcze średnio. Jeszcze średnio. Jeszcze średnio, ale wydaje mi się, że najlepiej na praktycznie. Pamiętaj, że jedną rzecz, ty jako osoba prywatna jesteś osobą prywatną. Jako jedna osoba działalność gospodarczą będziesz dalej osobą prywatną. A spółka jest prawa handlowa. Musisz pamiętać, że to jest inna osoba. I teraz jeśli ta osoba, ta wirtualna, ma dać pieniądze do ciebie, to ona przeleje pieniądze, ale pobierze 19% podatku na przykład z tytułu dywidendy. I chyba, że jesteś progresywnym, to tak czy tak zabierze podatek i odprowadzi do urzędu skarbowego. A ty za to kupisz, rozumiesz, dostałeś do kupy 8 tysięcy, 8 tysięcy dostałeś na przykład i te pieniądze przeznaczysz na, no nie wiem, przyjmiemy samochód akurat, tak, nie wiem, to jest co za 8 tysięcy, tak? Dobrze. No dobra, i to jest twoje. A teraz przed podatkiem firma miała 10 koła, tak, do już po podatkach CIT-u. Nie zrobiła przelewu na ciebie, ale kupiła zamiast to, co ty chciałeś kupić, to ona kupiła. Tak. I ona wydała 8600, a jeszcze zostało 2000 do wydania na inne cele. Rozumiem. Zamiast to zanieść do urzędu skarbowego, te pieniądze zostają w spółce. Dlatego nie warto kupować. To są też jej oszczędności, tak? Nawet inaczej. Jest tak, że patrz, jeśli firma kupi samochód, nie ty, ale spółka, a ty masz 100% tej firmy, to co za różnica, czy te koszty są po stronie spółki, czy twoje prywatne? I tak to jest twoje. Tak. Bo ty jesteś właścicielem, masz 100% udziałów i te wszystkie koszty związane z utrzymaniem jeszcze ponosi spółka. Ty jako prywatnie nie możesz, a spółka to może ponosić. Paliwo, naprawy, wszystko. Jasne. Więc lepiej zostawić to wszystko w kosztach spółki. Rozumiesz to mniej więcej? Teraz już rozumiem. To jest skomplikowane. Dla osób, które prowadzą działalność
jednoosobową, a spółki z o.o. to jest trochę inaczej jest, ale musisz sobie wyobrazić jedną rzecz, że to jest wirtualny człowiek. To mi dużo pomogło. Wirtualny człowiek. Dziękuję, tak. Pamiętaj, że to się nazywa osoba prawna. Prawna. Mhm. To jest wirtualny człowiek. On tak jakby tu trzeci wspólnik siedział, tylko nie może gadać. Jasne. My za niego gadamy. Dobra. Mhm. A prezes go reprezentuje. Czyli jak będziesz prezesem, to ty za tą osobę wirtualną jasne. Decydujesz, co ma zrobić. Mhm. I ty jesteś odpowiedzialny za to wszystko. Mhm. A ona jest tą firmą. Dobrze. No to jest, to sobie wyobrażać, idzie to fajnie bardzo, wydaje mi się. Dobra, żeby, już mamy godzinę 8 minut, mhm. jakby to internauci to chyba bardzo długo by oglądali, ale może kogoś to zainteresuje, zobaczymy. Puścimy to na YouTube, to masz, proszę, nie ma problemu nie chyba. Nie ma problemu, jak się nie spróbuje, to człowiek się nie dowie. Ale mnie się podobała rozmowa, mam też. Nadzieję, że ten efekt jest taki, że podejmujemy współpracę, prostujemy twoje błędy, zaczynamy działać i ja postaram ci dać jakieś, żebyś mógł zacząć zarabiać. Pokażę ci kierunki, pokażę ci sposoby, jak pozyskiwać te rzeczy. Wesprzemy cię czy finansowo, czy pracą moich ludzi, którzy pracują, żebyś się mógł rozwijać. No, w pewnym czasie to oddasz tą pracę, bo to tak niestety działa. Tak. No ale summa summarum jest szansa, że po prostu coś zrobisz. Pracy przed tobą jest bardzo dużo, ale ja lubię młodych ludzi, zawsze lubiłem z młodymi ludźmi pracować. Masz niesamowitą szansę, wbrew pozorom, wiele osób powiedzą, że to jest niemożliwe, nie ma takich ludzi. Jestem taką osobą i możesz spróbować to robić. Zachęcam do współdziałania, bo chcę ci zaproponować jeszcze jedną rzecz. Żebyś ewentualnie uczestniczył równolegle w rzeczach, które my robimy. Na przykład, nie wiem, interesuje się trochę zdrowiem, czy nie? Tak, coś na ten temat wiem, interesuje się. No to wiesz, budujemy tam jeszcze ten portal Twoje Zdrowie 24.eu, gdzie też tam możesz, żeby... Tam jest też fajna zabawa, naprawdę, jak wejdziesz, jakby zbudujemy to i tam będziesz udziałowcem, to nagle się okaże, że po jakimś czasie jesteś, możesz być bardzo bogatym człowiekiem. Chciałbym zobaczyć i jak to tam wygląda, no i to się okaże, czy pomogę, czy nie. Ja tego projektu się boję, bo to jest jeden z największych projektów, jaki można zrobić, powiem ci, on wydaje się mały. To, co ja mam w głowie, jak to ma być wyglądać, to jest bardzo duże. Nie wiem, czy mi się uda. Nie wszystkie projekty mi się udają, ale zdrowie potrzebuje każdy. Więc ja to robię dla siebie trochę, bo też potrzebuję informacji o zdrowiu i tak dalej, ale ty potrzebujesz każdy z nas, a jak jeszcze się na tym da zarobić? No, powiedziałbym, że wiem, do kogo uderzyć, żeby jakieś informacje albo żeby coś dalej. Tam jest fajne. Czas. Ja tą spółkę, którą buduję, też wszyscy myślą, że to buduję dla siebie. A ja tą spółkę chcę oddać, autentycznie. Ja będę przez jakiś, może prezesem, może nie, ale będę rozdawał udziały. Dlaczego? Tak. Wiesz dlaczego? Dostaniesz udział, będzie ci zależało, żeby ta spółka zarabiała. No, tak. Będziesz na siebie pracował. Znam motyw. To jest bardzo dobre, mało popularne. Ale myślę, że ma duże prawdopodobieństwo, że zaskoczy bardzo. Za niedługo ludzie się dowiedzą, jak to będzie, bo ja cały czas pracuję nad tym, to jest wszystko w budowie, ale te osoby, które się teraz do mnie dołączą, to one będą w bliskim gronie i one najwięcej zyskają. Oczywiście będą pracować. Później do każdej spółki się ciężej wbić, bo to wszystko stanowiska zajęte będą. Tak. Więc wiesz, jak będziesz chciał, to jest twój wybór. Ja dobrze, na pewno zaproponuję ci jeszcze inne formy działania, bo tak ci powiedziałem, najlepiej dwie lub trzy nogi, więc możesz uczestniczyć, czy tam fotowoltaicy, czy fryzjerstwo. My też z panią gością tutaj też myślimy, więc może też tam coś wymyślimy dla ciebie. Chodzi o co? Chodzi o to, żebyś miał trochę tu, trochę tu, trochę tu. Ale trochę powoduje wcale nie mało. Dokładnie. No i jest, że tak powiem, to wszystko takie bardziej stabilne. No, popatrz, mamy statyw i statyw stoi na trzech nogach. Dokładnie. I jego ciężko przewrócić, tak? Tak, tak. Jak stoi na jednej, łatwo przewrócić. Tak. Dlatego mówię, że najlepiej mieć dwie lub trzy nogi, najlepiej trzy. Dokładnie. One wcale nie muszą być bardzo mocne, ale niech się uzupełniają. A ja budując na przykład agencję pracy, mam agencję noclegową, tak? Firmę noclegową, która po prostu się wzajemnie uzupełnia. A dzięki temu, że ona jest,
to można jeszcze brać od inne firmy, które też uczestniczą, płacą tam za te noclegi. Fakt, ja oddałem ten biznes chłopcom, moim synom, sobie rządzą, ok, gotowy biznes im daję i fajnie, i niech to mają. Ale blisko współpracujemy, więc my się rozliczamy fakturami po cenach rynkowych. Tu nie ma, że boli, żadne koneksje. Ja uważam, jak robicie, powinniście dostać tak, jak się należy. Ja nie chcę mniej, ale nie chcę więcej. Jasne. Rozumiesz? Mhm. O ciebie tak samo. Nie chcę mniej, nie chcę więcej. Tak się należy. Mhm. Uczciwie, rzetelnie. Mhm. Wiesz, jak to jest fajne? No tak. No to jest, uczciwość jest dość ciekawym takim narzędziem, też nawet bardzo fajnym. Zawsze mówię jedną rzecz, jak ciebie nie będzie pasowało, siadamy i rozmawiamy. Tak. I znajdujemy wspólny język, zawsze go można znaleźć. Warunek jest jeden, oboje musimy chcieć to znaleźć. Bo jak ty będziesz mnie chciał oszukać, to nie znajdziesz tego języka wspólnego, rozumiesz? Tak, jak ja będę chciał oszukać ciebie, to też nie znajdę. Mnie nie zależy, żeby cię oszukać. Mam nadzieję, że ciebie też nie ma takiej potrzeby. Ty więcej zyskasz niż stracisz, więc myślę, że będzie fajnie. Myślę, że kończymy to spotkanie, jeśli chodzi o nagranie. To było takie spotkanie inne niż zawsze. Jak się wam podobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Będziemy powtarzać takie nagrania. Udostępnijcie. Nie wiem, podobało się? No, mi bardzo. Zobaczymy. Żółwik. Proszę. Cześć wam wszystkim. Do widzenia. Do widzenia.